W ostatni weekend mieliśmy do czynienia ze wzrostem pożarów w sadze w kominie. W niedzielę miały aż miejsce 4 takie zdarzenia, więc raz jeszcze przestrzegamy i apelujemy do mieszkańców o wyczyszczenie przewodów dymowych, żeby nie dochodziło do takich sytuacji. W 3 przypadkach było to wyłącznie wygaszenie pieca, wyniesienie popiołu i strącenie sadzy w kominie. Natomiast w 3 z przypadków doszło do rozerwania częściowego komina, nieszczelności i tlenek węgla wydobywał się na mieszkanie. W takim przypadku musieliśmy ewakuować osoby na zewnątrz budynku i wydać zalecenie zakazu użytkowania instalacji dymowej i wentylacyjnej, bo tam doszło do rozszczelnienia pomiędzy 2 kominami, jak i również na pomieszczenie, do czasu sprawdzenia przez uprawnionego mistrza kominiekarskiego i dopuszczenia tej instalacji do użytkowania ponownie. Taka sytuacja może zakończyć się tragicznie dla domowników. Czy w tym przypadku tak było? Zdecydowanie. Natomiast tutaj na szczęście zdarzenie miało miejsce w takich godzinach, że mieszkańcy bezpiecznie opuścili budynek. Natomiast pamiętajmy, że czad, czyli tlenek węgla, jest gazem bezbarwnym, bez zapachu. Nie ustrzeżemy się go. Pierwsze zmysły nasze nie ostrzegą o jego obecności. Dlatego tak ważna jest ta profilaktyka, czyszczenie przewodów. Jeżeli mamy w domu dodatkowo zainstalowany czujnik czadu, to jesteśmy podwójnie zabezpieczeni. Dlatego zachęcamy do wzięcia udziału w akcjach Czujka na Straży Twojego Bezpieczeństwa i nie dla czadu.